Cześć, cześć, Auryczny Tarot i Aura Tygodnia od 27 kwietnia do 3 maja. A więc mamy majówkę. Słuchajcie, mamy majówkę upragnioną, wyczekaną, wytęsknioną. Mam nadzieję, że uda Wam się gdzieś wyrwać w tym czasie, że chociażby jakieś działki, lasy, możliwość takiego naprawdę złapania oddechu będzie Wam podarowana, będzie możliwa. Pamiętajcie, że to jest bardzo ważne, żeby też umieć korzystać z tego dobrodziejstwa, jakim jest nasza natura. Choćby ta ogródkowa, choćby ta balkonowa nawet, jeżeli nie jest zawieszona gdzieś nad jakąś szybkostradą. Bardzo przykre, że nasz park narodowy tracimy w takich niefajnych, nieprzemyślanych okolicznościach. Nie chcę Wam prawić morołów, bo to nie o to chodzi, ale krótko i na temat, słuchajcie, jeżeli jesteście gdzieś, uważajcie na to, co zostawiacie w lasach, uważajcie to, co gubicie czasami, bo to niektórzy nie robią tego celowo. Ale tak właśnie przemyślanie starajcie się działać na terenie takim dzikim, bo każde szkło, każdy papieros, każde jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy, które naprawdę ludzie zostawiają, powodują później te spustoszenia, więc nawet jeżeli widzicie jakieś takie rzeczy, które leżą i mogą, i macie świadomość, że mogą stanowić zagrożenie, nawet jeżeli nie są przez Was zostawione, weźcie, sprzątnijcie po prostu. Jest taka metoda, aby też wzajemnie się korygować, aby też ułatwiać tak w taki naturalny sposób tej naturze możliwość rozkwitu, możliwość trwania przede wszystkim, słuchajcie, to jest ważne. To jest ważne już zwłaszcza dla naszej Polski, gdzie faktycznie, słuchajcie, ostatnie kataklizmy, ostatnie rzeczy, które się działy, no nie są w ogóle łatwe. A my naprawdę nie mamy możliwości, żeby pewne rzeczy odbudować. I to są nasze dziedzictwa, to są nasze dobrodziejstwa, które nas kształtują, nasze pokolenia, pokazują, jacy jesteśmy piękni, jaki nasz kraj jest piękny. Dbajmy o to, słuchajcie. Ja taki mam apel do wszystkich tutaj na tle tej makiety, którą widzicie, makietę świata. Polska zawsze była pięknym krajem, jest i będzie, mam nadzieję. Dlatego nie róbmy sobie na złość, a już zwłaszcza naszej naturze. A nawet jak widzimy kogoś, kto głupio działa na terenie takim, który się nie może sam bronić, to posprzątajmy za niego po prostu. To jest dla naszego dobra, to jest dla nas. Taka mała, słuchajcie, uwaga. Nie chcę tu mędrkować, słuchajcie, tylko ja tak mówię, bo sama tak robię. Dlatego bądźmy łaskawi dla siebie, dla innych i myślmy tak z wyprzedzeniem o pewnych sprawach, zanim one nastąpią. To samo się tyczy, słuchajcie, naszej higieny rąk, a więc myjąc ręce nie trzeba wylewać hektolitrów wody, wystarczy na chwilę zakręcić kran i domyć ręce, a potem je obmyć, aby nie trwonić tego, co naprawdę ważne, o to, co musimy dbać tak naturalnie, co nas buduje, co daje nam możliwość przetrwania. Życzę Wam miłej majówki, życzę Wam tego, żebyście wypoczęli, żebyście się otworzyli również na to, co takie Wasze, indywidualne. Zwłaszcza, że może każdy z Was miał trochę czasu, ale teraz natura wzywa, teraz są inne zapachy, inne smaki, inne przestrzenie. One też napawają nas taką pozytywną, bardzo fajną aurą, która pozwala nam poszukać siebie w tym wszystkim. Tak indywidualnie, jak i wzajemnie, słuchajcie, bo maj sprzyja również tym amorom, więc o tym nie zapominajcie. Mam nadzieję, że nam dzisiaj tutaj wyjdą jakieś fajne karty, które pokażą same miłosne aspekty. Technicznymi sprawami od słuchu się nie przejmujcie. Pamiętajcie, że ja też jestem tylko człowiekiem i pewne rzeczy są dla mnie nie do przeskoczenia czasami. O czymś zapomnę, coś gdzieś przełączę, nie włączę i no i cóż, no a już jak się wgra na YouTube'a, to już tak trochę ciężko z tego zrezygnować, albo trzeba zrezygnować, albo i na nowo wgrywać, albo puszczać tak jak jest, bo wgranie filmu, słuchajcie, trwa parę godzin, a więc ja się trochę śpieszę też, żebyście mieli wszystko na czas i to dlatego tak wygląda trochę czasami w dużych dystansach czasowych, bo niestety wszystkich filmów naraz się nie da wgrać. Znaczy pewnie się da, ale to zabiera dodatkową szybkość tego procesu, a więc no, z czegoś zawsze trzeba zrezygnować. Dlatego proszę Was o wyrozumiałość, ale cieszę się, że dajecie znać, bo to jest informacja dla mnie ważna, że coś na przykład nie działa, że coś jest technicznie może niepoprawne. Ale jeżeli chociaż minimalnie słuchajcie, słychać, to pamiętajcie, że są jeszcze dwie opcje takie, żeby zgłośnić YouTube'a, a więc tam w ustawieniach YouTube jest również potencjometr, a i również Wasze komputery też mają jeszcze wewnętrzny głośnik. No i ten zewnętrzny. Jeżeli to nie działa, to polecam jeszcze słuchawki, ale to nie jest tak, że musicie tego słuchać. Jak nie macie ochoty i faktycznie to Wam sprawia trudność, to może też nie mieliście tego słuchać w tym tygodniu. I wtedy zajrzyjcie za tydzień. Taki może to jest też znak. Dobra, przechodzimy do czytań. Szkoda czasu.
Mam nadzieję, że się nie gniewacie, że Wam zajęłam parę minut więcej. Pozdrawiam Was serdecznie i aurycznie i przesyłam moc pozytywnej energii tego tygodnia i takiego fajnego, naprawdę miłego, relaksującego. I zobaczmy, co dla Was, drogie skorpiony, w tygodniu od 27 kwietnia do 3 maja. Skorpiony. I aura tygodnia dla Was od 27 kwietnia do 3 maja. I zobaczmy, jaki akcent tego tygodnia jest wiodący dla Was. Jaki akcent tego tygodnia jest wiodący dla skorpionów? Akcent tego tygodnia to Merkury w rybach, a więc mocna, żywa, fajna dla Was inspiracja. Taka energia, słuchajcie, która pobudza, taka energia, która ciągnie w nową dla Was stronę. To wena twórcza, kombinacja wyobraźni i intuicyjnego postrzegania rzeczywistości. A więc możecie mieć taką lekkość w tym tygodniu do tego, żeby pewne rzeczy po prostu łączyć, wcielać w życie w taki bardziej akuratny, trafny sposób. Dla tych, co piszą, dla tych, co tworzą, dla tych, co malują, dla wielu kreacji, to jest karta takiego dobrego, fajnego ducha. A więc możecie mieć po prostu power do tego, żeby odkrywać, żeby robić, żeby tworzyć, żeby iść w kierunku tego, co Was pociąga, co Was kręci. Dla bardziej praktycznych skorpionów to również może być taki tydzień wymyślania wymówek, a więc umiejętności też takiego fantazyjnego, ale bardzo rzutkiego wpływania na innych, aby osiągnąć swoje cele. A więc taki tydzień płodny, który będzie Wam ułatwiał dostrojenie się do potrzeb swoich i innych. Ogólna aura tego tygodnia pokazuje się również bardzo, w bardzo mocnych energiach, dlatego że pojawia się u Was, słuchajcie, karta cesarza, a więc tej kontroli bycia tak sobie panem, sterem i żeglarzem. A więc możecie mieć tendencję do tego, żeby pewnym rzeczom mówić wprost nie, żeby pewne rzeczy chcieć robić po swojemu i mieć do tego przekonanie i smykałkę. To pewien upór również w tym tygodniu, aby upierać się przy tym, co dla Was ważne i wartościowe. A te wartości w tym tygodniu mogą być bardziej emocjonalne, mogą być takie również nowymi potencjałami. A więc niektórzy z Was odkryją w sobie pewne talenty, odkryją w sobie również pewne powołanie do różnych spraw. Innych powołają inni ludzie do czegoś, z czym będziecie może, drogie skorpiony, musiały się trochę bardziej zmierzyć. Tak, trochę bardziej ambitnie. Niektórym skorpionom ten tydzień może przynieść fajne emocje, które będą chciały się pokazać Wam na horyzoncie jako coś nowego, coś świeżego. Taki konkret, słuchajcie, ale również pewne powroty się tu pokazują. Spodziewajcie się informacji, nasłuchujcie, wyglądajcie i przede wszystkim nie bójcie się tego, żeby powstać, żeby odświeżyć na przykład jakieś relacje, jeżeli będziecie mieli do tego przekonanie. Ten tydzień ogólnie pod hasłem siła. Siła Wasza, siła tego tygodnia również, jeżeli chodzi o napływ energii, które będą Was otaczać. Chęć i umiejętność poradzenia sobie z pewnymi sprawami, ale także takie dążenie do stabilizacji. A więc Was w tym tygodniu, mam wrażenie, drogie skorpiony, nie będzie pchało w stronę niepewnych kontaktów, niepewnych układów, niepewnych sytuacji, tylko będziecie chciały raczej pewne rzeczy stabilizować, umacniać, trwać przy swoim również. Chociaż Wami emocje będą targać, bo pokazujecie się w karcie giermka kielichów, a więc bardzo takiej energii świeżej, młodzieżowej. Możecie być tacy urokliwi w tym tygodniu, możecie właśnie, może Was pociągać w tą bardziej łagodną, romantyczną nutę i nawet będziecie też otwarci na innych, może też będziecie tacy właśnie bardziej skorzy do tego, żeby flirtować, romansować, żeby dać się czemuś poddać. Pamiętajcie tylko, że możecie w tym, do czego zostaniecie powołani, albo to, co do Was krzyczy, co Was wzywa, możecie nie być do końca doświadczeni i żeby to doświadczenie Was gdzieś tutaj nie zgubiło. Również energia sygnalizująca, że możecie w tym tygodniu być trochę bardziej naiwni, muszę o tym powiedzieć. Dlatego uważajcie na to, co idzie do Was, jeżeli chodzi o takie pobudzanie Was, tak, do tego miłosnego akcentu. No, żebyście się nie sparzyły, drogie skorpiony, żebyście zbyt frywolnie w coś nie weszły, tak trochę bez głębszego przekonania, tak trochę pobieżnie. Tutaj uważajcie, drogie skorpiony, bo faktycznie to, co Was wzywa, ten, kto Was będzie chciał wzywać, a kogo już może znacie i już zdążyłyście się przekonać, że to nie do końca jest takie kolorowe, choćby to zaczarować na nowo i ubrać w nowe słowa, w nowe
w nowe fasony, to zawsze będzie to samo. A więc na to się nie kuście. Raczej patrzcie w stronę tego, co nowe, raczej patrzcie w stronę tego, co stabilne. Zwłaszcza, że wyzwaniem dla Was w tym tygodniu jest siódemka mieczy, a więc ta energia, no właśnie, uwagi na to, co nieuczciwe, na to, co może takie jakieś podejrzane albo zbyt słodkie, żeby było prawdziwe. To również takie angielskie wyjście z pewnych sytuacji. A więc jeżeli będziecie miały jakąś dziwną sytuację, która nie będzie Wam pozwalała na to, żeby się do tego jakoś ustosunkować w sposób bezpośredni, albo będzie to dla Was niewygodne, no to faktycznie inspirujcie się innymi, szukajcie nowych pomysłów na to, żeby sobie poradzić z tą sytuacją. Mniej siłowo, bardziej logicznie. Ta logika tutaj i komunikacja może Wam w tym tygodniu niestety sprawiać w figle, może Wam niestety sprawiać kłopot, możecie nie do końca być zrozumiani przez innych, ale możecie nie mieć bezpośredniego kontaktu ze źródłem chociażby pochodzenia. A więc tutaj sprawdzajcie to, skąd dana informacja pochodzi i od kogo, i czy aby na pewno jest prawdziwa. Trudność, która Wam się pojawia w tym tygodniu, to trójka mieczy z kolei, a więc taka energia może też braku ruchu, braku możliwości zrobienia czegoś tak po swojemu, zupełnie dosłownie i tak w taki płynny, fajny, lekki sposób. To jest również też komunikacja, ale przede wszystkim to są te złamane serca. A więc trudnością, jaką niesie ten tydzień, jest czyjeś złamane serce. No i tutaj znowu odniesienie do tego, żebyście się nie dały skrzywdzić, żebyście również nie krzywdziły innych, a więc takie może bardziej elastyczne, innowacyjne żonglowanie słowem, umiejętność wyrażania czegoś w sposób może mniej bezpośredni, ale taki, który może niezbyt mocno rani, będzie tutaj bardziej skuteczny. Zwróćcie na to uwagę, jak się komunikujecie, co przekazujecie, czy nie robicie czegoś zbyt siłowo, czy też za szybko do czegoś nie chcecie dążyć. Rada, która się pokazała w tym tygodniu dla Was, to dwie karty, a więc dziesiątka mieczy i słuchajcie, i siła. No a więc siła w Was, siła decyzji jest tutaj istotna. Powinnyście się w tym tygodniu z czymś pożegnać, drogie skorpiony, tak mówią karty, aby coś definitywnie odciąć. A więc tam, gdzie tej siły nie ma, tam, gdzie ta siła w Wam jest odbierana, tam, gdzie czujecie jakieś historie takie, które Wami targają, ale nie powodują Waszego wzrostu, no to tutaj karty mówią, zrób to delikatnie, ale jednak zrezygnuj z czegoś. Wyjdź z tej sytuacji w sposób bardzo dyplomatyczny, postaraj się zrobić to jak najmniej bez szkód dla wszystkich, jednak zdecydowanym, krótkim cięciem. Radą dla Was na ten tydzień jest postawienie świadomie granic, których nie wolno nikomu przekraczać. Dla każdego to będzie inna sytuacja, dlatego ja tutaj nie mówię, czy to są sprawy sercowe, czy biznesowe, zwłaszcza, że one się tutaj obydwie pokazują, jeżeli chodzi o energię tego tygodnia, więc i praca z pasją, i praca bez pasji, a gdzieś tutaj może mieć miejsce. W tym tygodniu również uważajcie na pewne wampiry energetyczne, bo tutaj też się to pojawia. A więc ten tydzień to przede wszystkim chęć pójścia naprzód i szukanie znaczenia, wiecie, w tym, co robicie, do czego zmierzacie, w którym kierunku idziecie i przede wszystkim z kim, kto jest obok Was. Taki tydzień, słuchajcie, trochę emocjonalnego rozwoju w stronę tego, co świeże, nowe, innowacyjne, a więc takie pobudzające, podrywające Was, dające siłę i możliwość pójścia naprzód. Nie dajcie się oszukać w tym tygodniu. Tak mówią trochę karty. A zobaczmy jeszcze, jaka odpowiedź tak lub nie. Zadajcie sobie pytanie, ja wylosuję dla Was odpowiedź. Pamiętajcie jednak, że zarówno ta odpowiedź, jak i całokształt czytania to energia ogólna, a więc może, ale nie musi z Wami korespondować. Będzie mi bardzo miło, jak dacie znać, jak to w Waszym przypadku wygląda. A więc odpowiedź na Wasze pytanie. Zadajcie sobie w myślach, ja losuję kartę. Poprosimy o odpowiedź dla skorpionów tutaj zgromadzonych. Wszystkich osób, które tutaj zajrzały. A więc odpowiedź dla Was, tak, to da Ci spokój. Mam wrażenie, że to tak trochę koresponduje z tym przesłaniem, abyście z czymś delikatnie skończyły, od czegoś w sposób dyplomatyczny, natchniony, nową energią, energią jutra odeszły, jeżeli to nie pracuje na Waszą korzyść. Życzę Wam optymistycznego i owocnego tygodnia oraz ochronnej aury. Słońca w majówkę. Odpocznijcie trochę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia za tydzień. Zapraszam, strzelca.